10 marca 2017 roku we wnętrzach Akademii Supraskiej odbyła się konferencja kończąca projekt Rozwój metapopulacji żubra w północno-wschodniej Polsce. Beneficjentem prowadzącym i koordynatorem projektu była Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, a partnerami Białowieski Park Narodowy i 12 nadleśnictw wchodzących w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku. Na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku żyje ponad 800 osobników na wolności. Są to 3 stada wolnościowe. Najstarszym i największym stadem, które odtworzyło się w 1952 roku, jest stado w Puszczy Białowieskiej. Kolejnym jest stado w Puszczy Boreckiej i w Puszczy Knyszeńskiej. 108 osobników. Konferencję zorganizowało Nadleśnictwo Żednia, położone w południowej części Puszczy Knyszyńskiej, a graniczące bezpośrednio z Puszczą Białowieską. Do niedawna na tym terenie nie było stałego stada żubrów. Pojawiały się jedynie pojedyncze osobniki. Zważywszy na fakt, że w Puszczy Białowieskiej miejsc bytowania dla żubrów jest coraz mniej, a w północnej części Puszczy Knyszyńskiej występuje duże stado liczące prawie 150 sztuk, naturalny korytarz w postaci terenów Nadleśnictwa Żednia jest bardzo ważny dla migracji i zwiększenia populacji genowej tych zwierząt. W ramach projektu ochrony żubra 6 lat temu Nadleśnictwo Żednia zaczęło przygotowywać łąki do koszenia i zbioru siana, sady dzikich drzew owocowych, oczka wodne i paśniki w celu zapewnienia jak najlepszych warunków dla przyszłościowego stada. Także pojawienie się zagrody adaptacyjnej i przyjazd pierwszych żubrów, które odłowiono z Puszczy Białowieskiej, był dużym przeżyciem zarówno dla pracowników nadleśnictwa, jak i okolicznych mieszkańców. Państwo Adam i Grażyna Kubiakowie zajmowali się dokarmianiem żubrów w zagrodzie. Poznaliśmy niektóre ich takie zwyczaje, można powiedzieć. Wiedzieliśmy, co lubią najbardziej. No i poza tym... One też zżyły się z nami, tak, podchodziły dokładnie. Praktycznie na wysięgnięcie ręki. W maju 2016 roku zagroda została rozgrodzona. Myślę, że projekt zakończył się dużym sukcesem. W końcu w Nadleśnictwie Żednia mamy swoje stado wolnościowe żubrów. No nie pozostawimy tych żubrów samym sobie. Planujemy dalsze działania mające na celu poprawę dobrostanu tego stada. Oczywiście będzie kontynuowanie, dokarmianie w okresach zimowych. Będziemy zagospodarowali tereny zielone, wykaszali łąki. Także mam nadzieję, że w przyszłym roku już doczekamy się przychówku. Nasze stado zacznie się w sposób naturalny powiększać. Żubr od samego początku restytucji gatunku w Polsce był i jest nadal w sposób szczególny traktowany przez Lasy Państwowe. Nadleśnictwa cały rok dbają o to, aby nie zabrakło im pożywienia, zwłaszcza w okresie zimowym, kiedy żubry często wychodzą na przylegające do lasów pola rolników, powodując straty w uprawach. W związku z zakończeniem projektu Rozwój metapopulacji żubra w północno-wschodniej Polsce Lasy Państwowe postanowiły z własnych środków finansowych kontynuować proces ochrony tego gatunku. Żubr, który przywrócony został do stanu dzikości przez leśników w latach powojennych, jest bardzo ważnym gatunkiem dla ochrony przyrody w Polsce i dyrektor generalny Lasów Państwowych podjął decyzję, że ze środków Funduszu Leśnego będzie sfinansowana opieka nad tym gatunkiem, który bytuje w stadach wolnościowych i w stadach zamkniętych na terenie Lasów Państwowych. Planujemy, by utrzymać ten gatunek, wspierać go poprzez działania na jego rzecz, ograniczyć jego presję na tereny rolne, czyli zadowolić rolników, którzy powinni też zrozumieć, że owszem, mamy żubra, powoduje szkody, niestety powoduje szkody, ale powinniśmy się cieszyć, że ten gatunek istnieje w naszych lasach. W lasach dzięki podejmowanym dotychczas działaniach te szkody się zmniejszają, ponieważ poprzez rozproszenie stad powodujemy zmniejszenie szkód na polu i w lesie.
Można powiedzieć, że lasy już zajęły się żubrem tak naprawdę. I jak się podsumuje, to 82% wszystkich żubrów, jakie są w Polsce, będzie teraz pod opieką Lasów Państwowych. Taką bezpośrednią, prawda? Czyli taką opieką, gdzie Lasy Państwowe też finansują to, co się dzieje. Więc myślę, że instytucja pewna, mająca przestrzeń, mająca możliwości, więc chyba trzeba patrzeć z nadzieją na przyszłość. Chciałbym w tym miejscu w imieniu Nadleśnictwa Żednia podziękować osobom i instytucjom, które na różnych etapach realizacji projektu w sposób szczególny wspierały nasze działania.